Drodzy, zbliżamy się powoli do Adwentu. Adwent tradycyjnie jest czasem postu, pokuty, oczekiwaniem także na święta Bożego Narodzenia, ale także Adwent jest czasem, w którym zwracamy naszą uwagę na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Oczekujemy tego powtórnego przyjścia Chrystusa. W dzisiejszym współczesnym świecie rosną oczekiwania, a wraz z tymi oczekiwaniami rośnie frustracja, a także i żądania. Ten, kto dużo podróżuje, ten, kto ma do czynienia z wieloma przesiadkami międzynarodowymi, wie dobrze, że czasem między lotami albo między transportami jest mało czasu na przesiadkę. Kiedy jest mało czasu na przesiadkę, wtedy dany człowiek się denerwuje, stresuje i przede wszystkim jest niezadowolony z tego, że musi pędzić. Pasażerowie danego transportu, którzy czekają właśnie na tego ostatniego pasażera, również się denerwują, a za wszystko ponosi odpowiedzialność albo pilot, albo maszynista, kierowca, który dostał informację, że trzeba oczekiwać na tego ostatniego. Myślę, że Adwent jest także czasem, kiedy Pan Bóg oczekuje właśnie jako ten maszynista, kierowca czy pilot na nas jako ostatnich pasażerów, by nas wziąć do tego transportu i przeprowadzić bezpiecznie. Jak patrzymy się właśnie z tej perspektywy? Jak patrzymy się na nasze życie z perspektywy wieczności? I czy w ogóle jeszcze w tę wieczność wierzymy? Jako chrześcijanie nie chcę mówić, że to jest naszym obowiązkiem, ale jest to naszym wyrazem naszej wiary, że oczekujemy właśnie takiego Boga, który na nas poczeka w tym pędzie świata. Jest On Bogiem sprawiedliwości. Jest On Bogiem prawa. I taki Król przyjdzie. W niedzielę będziemy rozważać słowa z księgi proroka Jeremiasza z 23 rozdziału. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. Będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał i będą mieszkali na swojej ziemi. Ten Pan, którego oczekujemy, jest Panem sprawiedliwości, jest Panem prawa, jest Bogiem, który jest Bogiem żywym i wyprowadza i wprowadza. Czy oczekujemy takiego Boga w naszym życiu? Myślę, że Pan Bóg nas zawsze oczekuje z otwartymi rękoma. Pozostańcie z Bogiem.